na razie przeciętny cokolwiek. Już w tej chwili zajmuje 29 miejsce, ale jest i tak przed kolegą z kadry, dużo bardziej doświadczonym Aleksandrem Sardyką. Remo Imhoff. Popatrzmy na skok reprezentanta Szwajcarii. Przejechał przez próg, bardzo spóźniony skok, zbyt na sztorc postawiony narty wlocia, więc już w ogóle wyhamował prędkość i spadł bardzo blisko 73,5 metra. I Remo Imhoff tym samym zakończy swój udział w dzisiejszym konkursie. Skoczek z Einsiedeln, a to jest młody 19-latek. Dzisiaj 88, 81,5, a to jest jego najsłabszy skok. 44 miejsce w tej chwili dla Szwajcara.